Gold Pro Classic z Marcela oraz G5 Special. To wszystko rozrobimy pod koszyczek Classic. I z likwidem naleszcza apeleciki i G5 apeleciki rozrobimy pod metodę. Dobrze. Połowimy oto na tej wodzie. Zobaczymy co i jak. Zanim zanęta dojdzie, peleciki i druga zanęta, przetrzemy ją za chwilę. Mamy robaki, pinkę, zanim przetrzemy to wszystko, zarzucimy zestaw, czyli nadgającą szczytówkę na początku. Założymy koszyk, mniejszych koszyków nie wziąłem, będę musiał wędkować 60. Przepakowałem wszystko na połaniec i małych koszyków, drodzy Państwo, nie wziąłem. Ale na początek witam wszystkich serdecznie na najnowszym filmie w moim wykonaniu wraz z kolegą Robertem. Robert, siema. Wspólnie połowimy. Już zarzuciłeś? I tak mówię, pomału się rozkładam i ja wędki będę musiał przezbroić. Jedną teraz zarzucę nadgającą szczytówkę na pinkę. No i dwie z połańca, które będę musiał przerobić na, z koszykami były na metodę, więc trzy wędki mam, na dwie będę wędkował i zapraszam jeszcze raz wszystkich swoich widzów na najnowszy film w moim wykonaniu i Roberta, zbiornik PZW nie inaczej, miejscowość Jaśle. I zobaczymy, co uda się złowić oto z tej wody. I tak mówię, nie mam małych koszyków, więc na 60 będę musiał wędkować na początek, zanim rozłożę stanowisko, sygnalizatory. Wędki przerobię na metodę. Już pierwszy zestaw zarzucę na Classic. Tak będzie się prezentował mój zestaw, koszyk. Pętla Gardnera, zobaczcie, na pętli Gardnera tutaj zrobiłem zamiast drugiej pętli skrętkę, trochę przerobiłem ten zestaw, szybko złączka i do tego przywiążemy do tego dłuższy przypon i zarzucę zestaw na mieszankę, którą przetrę od Marcela, założymy pinkę i tak to będzie wyglądało. A więc wszystko pomalutku, powolutku rozkładamy się dalej. Weźmiemy przypon.
założymy. I tak mówię, najpierw zarzucę wędkę tak, aby stała sobie. Mamy, założymy pineczkę. Ta stara pójdzie do zanęty. I do tej nowej dodamy jeszcze zapach. Zapach dodamy tak, aby się przecierały nasze robaczki w mieszance, w zapachu. O, i to mamy świeże robaczki, które będziemy zakładali na hak i się przecierają. Dobrze. Założymy sprzęty. Nie inaczej. Jeden. Dwa. Cztery sztuki nabijemy. I tak się prezentuje nasz zestaw, czyli pętla Gardnera ze skrętką, przypon i pinka. Dokręcę i zarzucimy ten zestaw. Wybierzemy kierunek. Do klipa. I postawimy na trawie. Muszę troszkę wyżej jeszcze dać. Zobaczcie. I tak to się będzie prezentowało. Czyli jedna. Przesuniemy tu, a tutaj zrobię stanowisko sobie pod metodę i tak, żeby wszystko było w pytkę. Wędka jedna zarzucona. O, drugi sprzęt rozkładam. Miałem przetrzeć w końcu zanętę, nie przetarłem, trudno. Wsypałem robactwo, już to niech tak zostanie. No i pelecik mieszamy tak, aby się nie posklejał, jak nam dochodzi. I pelet dodamy do mieszanki. I będzie nam ładnie to pracowało z zanętą, czyli peleciki przy metodzie. Jak jeszcze dochodzi. Ok. Zobaczymy nadgającą szczytówkę, czy coś złowimy. A ja rozkładam już, drodzy Państwo, stojak. Sygnalizatory i przerabiamy jedną z wędek na metodę. Podajnik do metody. Bierzemy się za wędkowanie. A więc jeszcze raz, drodzy Państwo, zapraszam wszystkich na najnowszy film w moim wykonaniu. No i zobaczymy, jak to będzie leciało w dniu dzisiejszym. Sygnalizator
A więc kawa, herbatka, ciasteczko browiec lub ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać, i jedziemy z tym koksem. Szybka akcja i mamy drugi podajnik założony do metody. Tu jest koszyk, klasyk, a tutaj metoda. Stoperki 2, Prestona podajnik 2 razy XL, duży. I dalej kapturek z spinka do szybkiej wymiany przyponu. Spinkę wpychamy w nasz kapturek w ten sposób. I tak to się prezentuje. Przypon, magnecik. I założymy teraz cukiereczka. I w ten sposób to będzie się prezentowało. Odmierzymy odległość przy pierwszym rzucie i tak mniej więcej zostawimy na klipie, aby rzucać w jedno i to samo miejsce. A więc zakładamy cukiereczka, zarzucamy zestaw i wędkujemy klasykiem i metodą. Ale na razie na klasyku nic, nawet drgania. Nawet nie ma drgania. Podciągniemy trochę spro, uwokujemy rybę do brania, jeżeli taka jest, napniemy delikatnie, no i zobaczymy. Zobaczymy, więc zakładam metodę, zarzucam i zobaczymy, co będzie na tym zbiorniku w jaśle. Woda PZW, nie inaczej, ale nikogo nie ma, nikogo z wędkarzy nie ma, zobaczcie, nikogo, pusto. Jesteśmy sami we dwoje, oto na tym zbiorniku. Więc zakładamy cukiereczka. Coś słodkiego, cukiereczka, ale najpierw założymy może z tej strony różowego. I zobaczymy, co nam ta mieszanka przyniesie przy podajniku. W razie co, jak na klasyku nie będzie, przerobię drugą na metodę i będę wędkował dwoma wędkami, podajnikami do metody. Cukiereczek jest. Nabijemy zanętę i wędkujemy. Druga mieszanka z pelecikami. Tak to wygląda. Drodzy Państwo, wszystko ładnie klei. Jest idealnie. Idealnie. Zobaczymy, posiedzimy 2-3 godziny. Jak nic nie będzie na defektu, ani na metodę, ani na klasyka, zmienimy łowisko. A na razie wędkujemy, pilnując. Tutaj nic, klasyk nic. Teraz, która to była? Ta cukiereczka mamy. Zanęta jak zostanie, to najwyżej się zamrozi, to nie ma, drodzy Państwo, problemu. Załadujemy. I mamy pakuneczek z cukiereczkiem, który poślemy przed siebie. Nieklipowane było, więc na oko zaklipuję. Zarzucę i mniej więcej teraz zaklipujemy tak, aby na jednej odległości powtarzać rzuty.
Okej, jeszcze muszę tu jakoś wejść. Drodzy Państwo, jest taki temat, że nic na razie nie skubię. I jest taki temat, że posiedzimy jeszcze przez jakieś pół godziny, niecałą godzinkę, nawet nie ze 40 minut powiedzmy. I jeśli nie będzie brania u mnie ani u kolegi Robka, zawijamy się stąd i zmieniamy łowisko. Pojedziemy na Suchedniów, na wodę no kill, też PZW, ale no kill, złów i wypuść, tak aby coś połowić. Bo mnie zastanawia to jedno, że dlaczego tutaj nie ma wędkarzy na jaśle. W komentarzach proszę mi napisać, dlaczego tu nie ma wędkarzy. Czy ryba tak chimerycznie, słabiutko bierze, czy już jej tu nie ma. Ale mnie zastanawia, dlaczego nie ma tu wędkarzy. I najlepsza pora, co przyjechaliśmy, więc chociaż na klasyku mieszanka odpowiednia, pinka, przerzuciłem zestaw, a tam całe robaki, nawet nie wyssane, nie ruszane, na haku całe robaki, wskazania nie było, więc przerzuciłem, no i zobaczymy. Metoda cukiereczek, to samo mieszanka dobra, cukiereczek odpowiedni, przynajmniej na wodach PZW, na klasyka i na cukiereczki łowię. Może ryby nie za wielkie, ale biorą, a tutaj nic, zero, tak jakby martwa woda była. Więc proszę widzów o to, co się dzieje z tym zbiornikiem w jaśle, odpowiedzcie w komentarzach, za co wam z góry dziękuję. I tak mówię, zaraz zmienimy, szybka piłka, samochód jest niedaleko, zawiniemy to wszystko i zmieniamy miejscówkę na Suchedniów. To jest zbiornik Jaśle, niedaleko jest Suchedniów, więc może tam połowimy, zobaczymy, chociaż będzie coś się działo, miejmy nadzieję, więc tak mówię, jeszcze trochę posiedzimy i zobaczymy co i jak, więc wędkujemy, czekając na pierwsze branie, pierwszą rybę oto z tego łowiska w Jaśle. A więc drodzy Państwo, nie. Robcio, która jest godzina? Powiedz mi. 6.17. 6.17, nie ma co siedzieć. Nie ma, drodzy Państwo, co siedzieć. Więc szybka piłka, zabieramy to i zawijamy się. Zmieniamy miejscówkę, bo coś mi to nie pasuje. Ta woda mi coś nie pasuje. Więc lepiej jechać na łowniejszą wodę, pobawić się trochę, niż czekać cały dzień na jedno branie i nie wiadomo, czy się doczekamy. Więc dlatego zwijamy się szybko i widzimy się już na nowym łowisku w Suchedniowie. Więc zostańcie z nami i dalej mój film, wiecie jak się zapowiada, pomimo tego, że jeszcze nie ma ryby, ma być pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu, wiecie jak, w pytę! Ta piłka, zanęta, druga zanęta, drodzy Państwo, i zobaczcie, moment, krzesełko, wędki, i zawijamy się. Szybciutko wędki ściągnę i widzimy się na nowym łowisku. Więc drodzy Państwo, pokażę wam co i jak z robakami nawet. Ściągamy klasyka. I zobaczycie jakie robaczki są. Zobaczcie zestaw jak się prezentuje. I w środku, zobaczcie, wszystko pełne. Pełne robaczki, więc nie ma sensu, drodzy widzowie. Szkoda zdrowia, szkoda czasu. Więc szybka piłka. Zobaczcie już zestawy, byle jak. Śmieci do śmieci.
Poczekaj, ja wyjmę. Robek, te tylko weź to. No, wyciągnij. A tamto ja wyjmę. Śmieci do śmieci. I jedziemy. Zobaczcie, jak spakowani jesteśmy. Cały świat, te nasze sprzęty. Tu na górę wrzuć i jedziemy. Zobaczcie, drodzy widzowie, szybka piłka. I jesteśmy na łowisku No Kill w Suchedniowie. Najlepsze miejscówki, co kiedyś pokazywałem, są zajęte. No i dobrze. Najlepsze miejscówki są zajęte. Czyli dwie tu i tam kotar, liska. Raz, dwa, trzy, czterech, pięciu panów stoi, łowi, więc najlepsze miejscówki załowili, zajęli. No po godzina późna jest, a my tutaj blisko samochód, więc mieszanka, wszystko przygotowane, wędki rozłożyć, tylko zarzucić. Więc drodzy Państwo, zapraszam na wypad oto z tej wody, czyli Suchedniowa, woda No Kill, więc jedziemy z tym tematem. Zobaczcie, drodzy Państwo, szybka piłka, nawet robaków nie będę zmieniał. Tylko rozłożymy sprzęta, czyli Shimano, wędka, Bassmaster, CX Medium Feeder 12. Do wyrzutu do setki i zobaczcie, wszystko to samo. Mieszankę mamy gotową, którą z Państwem przygotowałem, czyli nic się nie zmieniło. Mieszanka od Marcela, pinka ta, którą pokazałem, czyli nie zmieniam, bo to niedaleko jest łowisko w Jaśle od Suchedniowa, klipowane. Do klipa. Ok. Nie, muszę ściągnąć, bo Robkowi przerzucę. Muszę rzucać. Na prawo, no właśnie, bo właśnie widzę, jak ty masz. Okej, okej. Czyli przepraszam, jak coś to nie ja. Mieszanka. I zarzucamy. Tam. Okej. Trochę dam wyżej, tak aby lepiej widzieć branie. Wiatru na razie nie ma. I tak to się prezentuje. Zobaczcie, już wskazanie mam. Zobaczcie, już branie, Robek. Ja mam pa branie, rybę. Nie widziałem, ale ja zobacz, pa, zopadł. Już ściągam rybę. I drodzy Państwo, widzicie, szybka piłka. Co woda, to woda. Może nie za wielka, ale sztuka, jak to mówię w lesie, to sztuka. I nie jestem zerowy w dniu dzisiejszym, więc zarzucamy zestaw, nabijamy i spróbujemy zarzucić podajnik do metody. Ok, obieramy kierunek. I wędkujemy. Tylko teraz zarzucę metodę. Wszystko tak, aby ręce i nogi miało. Założymy oczywiście cukiereczka.
ale najpierw wypełnię kartę, bo zmiana łowiska. Wpisujemy 30.07 Suchedniów. Suchedniów. Ok, i wszystko na legalu. Kartę se wpisz. Wpisałeś? Ok. Teraz założymy cukiereczka. Będzie grzało, ale to fajnie, może się wykąpę. I zakładamy drugiego sprzęta. I zobaczymy, co na metodę. Mieszanka. Szybka piłka, widzicie, tak szybko przenieśliśmy się na to łowisko. Okej. Metoda była klipowana. Wędkujemy i jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu w pytkę. Takie to twarde, takie jak guma, nie? No. Że możesz cały dzień na to łapać. No, fajne. A ja, jakieś drzazga od razu, no. Proszę bardzo. Ale coś jest, coś się dzieje. Co mamy? Piękną rozpiórka, krasnopiórka. Krasnopiórka, czyli zdręga. Tak, żeby mieć pod ręką już tutaj. No, tutaj już. Na klasyka już podciąga, ale muszę zrobić inny zestaw zastosuję, przelotowo. Więc zobaczymy, metoda nidza, tutaj już jest podciągnięcie. Delikatnie, bo delikatnie. Ale nic nie ma. Dobrze, zmienię zestaw. Branie do brzegu było. Do brzegu było na metodę. Na cukiereczka. To cieszy. Nie zapięło się. A i cukiereczka prawdopodobnie nie będzie ok. Coś się zaczyna dziać, jest pięknie, czyli zakładamy tą samą przynętę. Tutaj przestawiamy klasyka, robimy inne rozwiązanie do dzisiejszego połowu. No i próbujemy coś zrobić fajnego. Dobrze, powtórka z rozrywki. I ma być bajecznie, po prostu w piciorkę. Ok, metodę i zarzucam punkt, tu będzie dalej
tam. Ale branie było do brzegu, opadało. Mały haczyk jest, ale... Niech stoi sobie. A tu dalej montujemy nasz zestaw, który wam zaraz zademonstruję. Czyli dwa stopery. Przewlekamy koszyk zagrawką na tej odległości. Dalej krótko i na temat. Dalej będzie spinka do wymiany, powiedzmy stoper nasz przeszedł, ale to nie szkodzi, zaraz sobie poradzimy zaraz sobie, ale najpierw pomalutku zawiążę pętelkę na ósemce. W ten sposób, ok, i teraz na odcinku zrobimy skrętkę zrobimy taką z 20 kilka centymetrów, aby było poniżej koszyka, więc zrobimy w zęby, jedziemy skrętkę. Myślę, że wystarczy. Teraz pętla, ósemka, przekładamy, zaciskamy, i damy tak. Teraz niesymetryczna pętla. Czyli na odcinku mniejszym dobrze, albo nie będziemy robić niesymetrycznej pętli, inaczej zrobimy, odetniemy końcówkę. I będzie przelotowo, tylko z tym, że powinienem mieć tutaj stoper, ale nie mamy stoperka, więc zastosujemy śrucinę, która nie będzie nam przeszkadzała. Damy śrucinę. Nasz nasze oczko w krętliku, trochę mi to ucieka, a muszę jakoś to złapać. Ścisnąć i zobaczcie, jest idealnie tutaj. I teraz mam tu zbijak, a tu mamy stoper. I teraz tak to będzie wyglądało. Przelotowo, skrętka, agrawka i mamy gotowy przypon, zestaw raczej. Doczepimy teraz przypon i będziemy łowić oto tym zestawem, czyli tak to się teraz prezentuje.
i to nic nam nie będzie się plątało. Zobaczycie to zresztą sami. Dołożymy tylko jednego robaczka. Nabijemy koszyk. I co? I znów nic. Haczyk będę musiał przepon zmienić zaraz, drodzy Państwo, i tak zrobię. Ale najpierw zarzucę klasyka. Klasyka zarzucimy. I prawdopodobnie zwiększę haczyk na większy. Bo coś jest nie... Ale to zaraz, 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 pomalutku, drodzy Państwo, pomalutku. Dobrze, metodę. Coś się zaczyna dziać. Najpierw metodę. I zaraz klasyka. Okej. I teraz klasyka. Zobaczcie. I tak to się teraz prezentuje. Piesek przyszedł do ciebie. Okej. Tu bliżej, tam dalej. Piesek. Większy. I drodzy Państwo, tak, pokazałem. Tu jest klasyk przelotowo, tu metoda i czekam na branie. Już, już jest. Zobaczcie, już jest. Od razu zmiana zestawu, coś jest, ale widać, że coś drobnego. Ale na metodę chcę pierwszą rybę, ale na razie klasyk. Klasyk robi robotę. No, no. Czyli podleszczyk. O, i druga. No, no jeszcze, no. No. Lekko, lekko. Siedzi? Czułbyś. Jeszcze nie wiesz, nie. No i zobaczcie. Co masz, na co? Na ten kryt. Ale jest, jest, widzisz. Leszczyk, podleszczyk. Podleszczyk, ale jest. Przerzucamy zestawy. No, jeszcze ja na cukiereczka. No i zobaczymy. Cztery sztuki. Dwa. Chimerycznie biorę. Trzy. Ja nie narzekam. Trzy. Cztery. Mieszanka. I na metodę mówię, czekam na metodę i łowimy na zestaw, który przygotowałem, mieszankę. Zarzucamy do klipa. I wszystko w tym temacie wędkujemy. Metoda i pierwsza ryba. Coś prawdopodobnie większego, chyba bączek będzie. Podbierak mi dasz, Robcio. Bo metoda poszła do góry, cukiereczek. I coś prawdopodobnie większego. Chciałbym, żeby był linek. Ale będzie chyba karaś. Zobaczymy, ładnie na razie idzie. Ładnie idzie. I co mamy? I nic nie mamy. Ryba się spięła. Tak powiedziałem, drodzy Państwo.
coś jest z tymi hakami. Założyłem gardnerowskie haki, dwunastki. On jest gruby, ale coś słabo chyta. Coś słabo chyta. Widzicie, ryba spadła. To jest gardnera hak, dwunastka, więc zmienimy, dlatego że widzicie co jest. Ryba była fajna. Zmienimy przypon. Założymy coś sprawdzonego. Okej. Założymy dranowski, lepiej chyta bagnecik i przerzucimy zestaw. Ok. Klasyk. I zabawa jest. Widzicie różnica? Woda PZW, gdzie ryb nie ma, spadła. I woda PZW No Kill, gdzie ryba jest. Cukiereczka. Zarzucamy i czekamy na branie. No albo tu, albo tu, albo we w te, albo we w te. Jedziemy. Klasyk, delikatne branie. Niewielka rybka. Bardzo delikatne brania są przynajmniej na klasyku. Ale czekamy, czekamy na coś fajnego. Zobaczymy, czy jest. Coś tam jest. Ale mówię, bardzo delikatnie biorą. Przynajmniej dzisiaj. Z klasyka. Ale kilka koszyków, parę razy poprzerzucamy. Ryba może wejdzie większa później. Ale coś się dzieje. Coś się dzieje. Więc nabijamy zestaw i jedziemy z tym koksem. Tak się prezentuje mój zestaw, skrętka i przypon. Na końcu hak. Wędkujemy. Zmiana haczyka. No i siedzi za czym, czy teraz się zepnie. Cukiereczek. A coś niedużego, bo jak ściera idzie. Coś niedużego, ale wiesz. Ale jest, nie? Zobaczymy co. Zobaczcie. Na klasyku to samo. Branie. Tutaj mamy takiego leszczyka. Klasyk, zobaczcie. Co się dzieje z przodu. Więc takiego ciemnego, ubarwionego szczyka wypuszczamy i na klasyku już po braniu. Ale niech stoi, trudno. Branie za braniem. Przerzucamy zestaw. Tylko, drodzy Państwo, odzyskamy naszą cukiereczkę. I ściągniemy klasyk i przerzucimy też klasyka, bo też było branie. Ok. Chyba na klasyku też jest ryba, wiesz? No. Szarpała, nie, szarpała jak ściągałem tą z metody, nie?
szarpała się, zmęczyła i dała sobie spokój. Powiedziała, Pyzuś i tak będzie kiedyś przerzucał, to ściągnie i przerzuci zestaw. Okej, przerzucamy. Wszystkiego nie defilmował, ale na klasyku jest ryba za rybą. Drodzy Państwo, postaram się nakręcić. Jak będą jakieś fajniejsze lub inne rybki, czy coś czuć. Bo widzicie, baterie żera na takich rybkach jak ta, więc co którąś tam większą rybkę, jak będę czuł, coś fajniejsze branie, będę nagrywał. Ok. Szykujemy cukiereczki. Drodzy Państwo, założymy żółtasa tego na bagneciku. Będziemy kombinować z kolorami, więc za chwilę założymy na metodę żółty kolor. No i zobaczymy. A teraz pilnujemy. Wędkujemy dalej. I jest pyte. Nic dodać, nic ująć. Tylko czekamy na coś większego, A czy uda się coś złowić? Zobaczycie to Państwo na moim filmie dalej. W dalszej części filmu. Więc zostańcie z nami. Z scyzorykami i wędkujemy. No zobaczymy. Branie nawet, ryba. No zobaczymy. Drodzy widzowie, co na metodę. Kolor pomarańczowy tym razem. Ściągamy. Szału nie ma, bo widać. Idzie jak, przepraszam za wyrażenie, jak szmata. Prawdopodobnie będzie leszczyk albo bączek, zobaczymy. Leszcz i to ładny. Zobaczcie. Taki piękny. Pan Lesio, ładny, nie? Zobaczcie, pięknie ubarwiony. I Lesio, taki ładny. Zobaczcie, wraca, poszedł. Przerzucamy, wędkujemy dalej. Kolejne branie. Jeszcze nie zdążyłem rzucić tej. A tu metoda pomarańczowa. To kwestia, wiesz, doboru też przynęty w daną chwilę, nie? Ale tu będzie coś mniejszego. Ale jest. Metoda i klasyk daje radę na te nieduże rybki. Zobacz, o! Lesio był, widziałeś? No Lesio, ale bez podbieraka chcę podbierać. I tak ryby wracają do wody, ale ryba nie zaliczona. Ładny lesz, taki jak ten przed chwilą. Przerzucamy. Więc drodzy Państwo, klasykowi podziękujemy, bo za małe rybki biorą. I rozkładamy drugiego sprzęta na metodę. Na metodę rozkładam drugiego sprzęta. Drodzy Państwo, bo ciut większe rybki skubią. Więc Robson, otwórz mi samochód, idę po drugą wędkę. I przerabiam ją na metodę. Urobka, leszczyk, taki, jego odpływa. I wędkujemy dwie metody. I zobaczymy. Tak, pozbędę się tych mniejszych rybek, które brały na klasyka, na pinkę. Rzadziej może brania będą, ale
rybki większe. Jaka matka takie dzieci? Okej, u mnie dwie metody, cukiereczki i czekamy na jakąś fajną rybkę. Cukiereczek, ale coś niewielkiego. Jest zabawa. I o to w tym wszystkim chodzi. Ale nieduża, nieduża. Branie intensywne. Rybka niedużo. Tym razem mniejszy lesio. Zobaczcie, taki gruźliczek. Ale dalej łowimy na metodę, obławiając miejscówkę. Sztuka to sztuka. Czekamy na te większe. Taki czarnuszek, zanęta leszczowa, więc biorą leszczki, no ale systematycznie łowimy. Najwyżej zmienimy kolor, ale przerzucamy. A więc szybka zmiana, panowie opuścili miejscówkę. Trzeci raz, ale już ostatni, gwarantuję ci to. Ja usiądę tu, bo czuję, że coś fajnego złowię. Do wyboru mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejscówek mamy do wyboru. Wybieram tą. A czy będzie szczęśliwa? Zobaczycie to w dalszej części mojego filmu. Więc trzeci raz dzisiaj i wędkujemy o to tutaj. Więc zapraszam po krótkiej przerwie na dalszą część mojego filmu. Drodzy Państwo, jaka piękna krasnopiórka. Śliczna. Zrobimy jej zdjęcie. Zobaczcie, jaka ładna. Dwadzieścia osiem centymetrów. Taka ładna krasnopiórka. I rybka odpływa. Wędkujemy dalej. A więc jest coś fajnego. Coś większego niż dłoń. Prawdopodobnie. Zobaczymy tylko co. Ściągamy. Nie mam sztycy, ale jakoś damy radę. Leszczyk. Drodzy Państwo, taki ładny lesio. Zobaczcie, baja. Czekamy na zielonego książę, czyli lina. Jest kolejna ryba. Na razie nie. Nie, dam radę. Chyba, że się zepnie, to trudno. Ryba też musi mieć szansę. Mam tuż po sztyce, nie idę do samochodu. Sam kosz mi wystarczy. Zobaczymy tylko co. I znów piękny lesio. Zanęta na leszcza. I biorą. Leszcze. Więc drodzy Państwo, taki piękny osobnik, który poszedł z zestawem.
zestawem. Widzicie, drodzy Państwo. I taki oto Lesio. Tu coś mamy przy zarzucie, ale postawimy tą, tak aby tu było branie. Ok, a tu ściągamy, jak jeszcze ryba jest, bo nie wiem, zobaczymy, spadła. A no widzicie, branie za braniem, przerzucamy zestawy. Założymy nowy mikrofon, raczej już jakiś czas temu go kupiłem, no ale czas na niego i kabel. Podłączymy sprzęty i będziemy jechać oto na ten mikrofon przeciwwiatrowy, bo dwa już poszły. Coś charszczało, szczelało, więc zakup takiego lepszego mikrofonka. Ok. Mniejszy od tego wcześniej uwalnia i wracamy mu wolność. Zobaczcie, co się dzieje. Tak mówię, kolejny niż wcześniej, ten jest mniejszy. Bania. Wędkujemy dalej. Zobaczcie, jak się bawi. Zobaczcie, zobaczcie. Jedzie, hop. Druga też? Tak. Ale chyba nie ma. Nie ma, ale widzicie, to linek bawił się. Więc przerzucamy zestawy. Obydwa. Ok. Drodzy widzowie, jest tak gorąco, że idę się wykąpać. Otworzę tylko wolny bieg. W razie czego zawijamy się. Zawijamy się, musimy się ochłodzić. Nie ma to tamto. Robka już szaleje. A my wchodzimy do wody. Bo nad wodą być letnią porą w taki bar się nie wykąpać, nie popływać, nie zamoczyć, to grzech. Rapsod, ja wchodzę do wody. Wolny bieg otwarłem. Tu z boku sobie wejdę. Zładź mi tę rybę. A, jaka zimna. Masz? Masz Robson? Pokaż, co jest. Linek. Zobaczmy, co. Nie wiem, tam. Piękny lin, drodzy Państwo. Ładko. Piękny, zielony, poszedł, no. Zaliczony. Piękny, zielony książę. Okej. Okay. A ja wchodzę. Ajajajajajajajaj. O. Tu jeszcze nie pływałem, drodzy Państwo. Wchodziłem tam. Pamiętacie, z jednych z filmów zanurzałem się, ale jeszcze nie pływałem, więc... Ojejejejejejej, pora i jest pytka. Dobrze, płyniemy. Jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu pytka. Teraz weźmiemy
matę i siądziemy na macie, tak aby nie pomoczyć za bardzo krzesła i będziemy się chłodzić co jakiś czas w ten sposób, co pokazałem, czyli chodzić, wychodzić. Dobra, zamknę wolny bieg, tak aby w razie brania nie zaciąć na otwartym biegu, bo zrobi nam się bałagan na szpuli kowrotka w postaci splątanej żyłki. Okej, jest w pytkę. Coś jest, prawdopodobnie będzie linek. Lesio. Kolejny dzisiaj leszczyk. Oddaj przynętę byku. I pójdź. Poszedł. Przerzucamy. Biorą leście, biorą. Teraz małe płotki. Robert łowi rybki dla swojej kochanej żonki. Łajdyry, 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 łajdyra. Łajdyry, ryryry, łajdyry, ryryra. Ale tu rybnie wolno zabierać. Dobra. Widzicie, drodzy państwo, że już mi grzeje. Zaczynam nucić, więc wchodzę do wody i płyniemy, ochładzamy się i tak cały czas jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy bajecznie. No i dobrze, cały czas się chłodzimy. Wędkujemy, pilnujemy. Tylko na tę wędkę, co powinny karpie brać, to mi biorą. A no widzisz, co zrobić. Teraz jest taka pora, okres taki, że grzeje bardzo. Ryby nie współpracują. Najlepsze by było z samego rana, ale z samego rana wiecie, gdzie byliśmy. Na innym łowisku, na Jaśle. Gdzie była martwa cisza. Nikogo na łowisku. Na ani brania, więc dlatego musieliśmy zmienić miejscówkę. Dla przypomnienia dla widzów, którzy nie oglądają od początku mój film, i zmiana łowiska na to, to jest woda PWW, no kill, bo była najbliżej, parę kilometrów od Jaśla, więc taki szybki myk, przeniesienie na to łowisko. No i wędkujemy, my zobaczymy, co dalej przyniesie na wędkowanie. Tu prawdopodobnie jest linek, się bawi na czerwonej. Ale zobaczymy. Czekamy, czekamy. Coś się tam bawi. Ale jemy. Jakiś posiłek. I jest w pytkę. Paszkę. Chleb tostowy. I gra. Gitara. Więc, drodzy widzowie, smacznego. Widzimy się za chwilkę. Dobra, ciepło znów. Okej. Robek, jest takie powiedzenie. Każdy Polak po jedzeniu
nie zapomnię o chłodzeniu. Więc wchodzę do wody, drodzy Państwo, po raz któryś tam i się chłodzę. Bo jak to powiedział Pyza, każdy Polak po jedzeniu, nie zapomnie o chłodzeniu. Teraz taka ładna płoć, nareszcie cień, ale wzdręgi ładne biorą, płocie biorą ładne, kwestia tylko doboru koloru przynęty, no i tak to leci, i trzeba coś ująć, przerzucamy, wędkujemy dalej. No więc coś jest, jakieś drzazga, coś niedużego, zobaczymy tylko co, drodzy Państwo. I mamy podleszczyka. Jeszcze mamy 1,5 godziny łowienia. Niedługo będziemy kończyć tą zabawę oto z tej wody. Nie inaczej. Przerzucamy zestaw i wędkujemy dalej, dalej, dalej. Czekając na jakąś większą rybkę. Kolejne branie. Coś niedużego prawdopodobnie. Zobaczymy tylko co. Ten sam smak przynęty, tylko kolor różowy. I podleszczyk. Zobaczcie. Tak mówiłem. Taki gruźliczek. Ok. Przerzucamy zestaw. I wędkujemy jeszcze przez jakiś czas. Niedługo będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. Jeszcze kilka przerzucę i będziemy kończyć dzisiejszą imprezę. Ok, zakładamy sprzęta i pilnujemy wędek dalej. Ale coś znów małego, jakieś gówno, przepraszam na wyrażenie, ale takie ryby biorą, więc takie obowiązki łowimy. Zobaczcie. Kolejny gruźlik. Więc rybkę wypuszczamy. Nabijamy podajnik. I jedziemy z tym koksem. Podajnik, ten koszyk idealnie pasuje w koszyk z piestonem i wyrzucamy łyżkę w miejsce wyznaczone na klipie. No i dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś jeszcze złowić, więc łowimy, pilnując naszego zestawu. Ok, niech sobie stoi. Jedzie znów coś, ale teraz chyba coś ciutkę większego, ciutkę, nie dużo, ale ciutkę. Jak nie spadnie, to będzie fajnie. Prawdopodobnie to będzie linek, bo idzie tam do kolegi. Daj podbierak chyba. Zobaczymy. To będzie linek. Jakby się dało, to bez.
No jak ja wiem, żeby nie brudzić. No zobaczymy. Ale prawdopodobnie lin będzie. Na zielony książę. No fajnie. Nie wiem, jak coś to podbierać. Podbierz. Tylko szkoda ryby. Zielony książę. Dziękuję. I taki. Drodzy Państwo. Zielony książę, którego oczywiście wypuszczamy nie inaczej. Jest. Baja, idź po kogoś dorosłego. Zobaczcie, kolejny chyba czwarty, czy piąty, nie liczę. Zielony książę. Kolejny linek? Tak. Zielony książę, piąty. Okej. Piękna. Piękna, zobaczcie. Jak pięknie obarwiona rybka. Kolejna piękna, chyba już trzecia. Tak piękna. Zobaczcie, pierwszą, drugą i teraz trzecia najmniejsza. Ale piękna, piękna. Zobaczcie. Mniejsza od tych dwóch, co na zdjęciach, ale też ładna. Baja. Wędkujemy dalej. O, jest kolejna rybka. I będzie ciutkę większa niż dłoń. Jak nie spadnie, to wam zademonstruję. No zaraz zobaczę. Bliżej tak, żebyś już nie moczył. Ale prawdopodobnie linek. Zielony książę. Kolejny. Czy leszczyk. Leszczyk. A jednak, drodzy Państwo, leszczyk jak się obetnie, to trudno. Robson już nie będzie brudził sprzęta. I oto taki. Zobaczcie, ładnie ubarwiony czarnuszek. Zobaczcie, jaki ładny czarny. Odpływaj. A więc, drodzy widzowie, kończymy na dzisiaj tą imprezę. Leciało tak, jak widzieliście na moim filmie, wspólnie z Robkiem. Kończymy tą imprezę, czas jechać do domu. Jeszcze to łowisko odwiedzimy w przyszłym tygodniu, ale to za tydzień. A na tą chwilę dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Do następnego. Siema, pyta wraz z Robertem Barka.